Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom nadzieja TV dziękujemy. Witam wszystkich widzów telewizji Nadzieja TV na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów dnia 7 w Podkowie Leśnej. Spotykamy się pierwszy raz w nowym roku w 2015, dlatego z tej szczególnej okazji chciałbym złożyć wszystkim serdeczne życzenia. Szczególnego Bożego błogosławieństwa, prowadzenia w życiu, poznawania Boga, bo przecież to jest taką nadrzędną cechą tych naszych spotkań, celem, do którego zmierzamy. Niech nam Bóg po prostu błogosławi. Niech błogosławi nam w naszym codziennym życiu, w naszych obowiązkach, w życiu rodzinnym, w tym, co wypełnia nam czas, żeby nie zabrakło nam obecności Bożej. Nowy rok. To też i nowe rozważania Bożego Słowa. Mamy przed sobą cały kwartał, który poświęcimy na rozważanie Księgi Przysłów, inaczej mówiąc, Księgi Przypowieści Salomona. Przepiękna Księga, pełna mądrych sentencji. Myślę, że będziemy mogli naprawdę spędzić bardzo wartościowy czas przez tych kilkanaście tygodni. A dzisiaj tematem na rozważania jest wołanie mądrości. Razem ze mną w rozważaniu Bożego Słowa biorą udział Ewa, Janusz, Andrzej, a ja na imię mam Mariusz. Chcemy oczywiście otwierać Boże Słowo przede wszystkim, chcemy je rozważać, dlatego rozpoczniemy to rozważanie wspólną modlitwą. Panie miłości Ojczy, chcemy Cię prosić o to, abyś w szczególny sposób błogosławił ten nowy rok, abyś błogosławił nasze rozmyślanie o Tobie, abyśmy wyznaczyli również czas szczególny do tego, aby spędzać ten czas z Tobą. Błogosław ten czas. Chcemy Cię też prosić o to, abyś raczył błogosławić to nasze skromne spotkanie dzisiaj, Abyś błogosławił to rozważanie Twojego sługi Salomona, które kieruje do nas te przepiękne słowa, które mogą stać się dla nas mądrością, a jeśli odrzucimy, stać się przekleństwem. Daj, Panie, abyśmy mogli z tych rad skorzystać. Błogosław wszystkich internautów, błogosław ich rodziny, błogosław ich domy. Wołamy do Ciebie. Bądź dla nas łaskawy, miłosierny i dobry jak do tej pory. Dziękujemy Ci za wszystko. W drogim imieniu Jezusa. Amen. 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 Moi drodzy, tak jak powiedziałem, rozważamy ciekawe zagadnienie Wołanie mądrości. I w zasadzie to nasze rozważanie opierać się będzie na pierwszych trzech rozdziałach Księgi Przysłów albo jak powiedziałem, Księgi Przypowieści Salomona. A więc, tekstów Pisma Świętego mamy bardzo wiele. No cóż, chyba nie będziemy czytali wszystkiego bardzo szczegółowo, ale chciałbym, żebyśmy obficie sięgali do Pisma Świętego, ponieważ tam bardzo precyzyjnie są ujęte te, te dobre rady. No właśnie, tam jest ukazane to prawdziwe wołanie mądrości. Zobaczcie, że nasza lekcja dzisiaj nie mówi o naszym wołaniu o mądrość, ale ja mam takie przekonanie, że chodzi o to właśnie, że ta mądrość woła do nas. Chcę nam się dać poznać. Chcę, żebyśmy ją w jakiś sposób rozpoznali. Żebyśmy określili, o co tak naprawdę chodzi, gdy mówimy o mądrości. Nie jest to rzecz przypadkowa. Nie jest to coś, co podlega jakiejś takiej naszej subiektywnej ocenie, czy, czy, czy nie jest ujęte w jakąś subiektywną moją regułkę mądrości. Nie. Ta mądrość Boża woła. i poznaj mnie. Zobacz, jak, jaka naprawdę jestem. I myślę, że będziemy mogli sporo na ten temat Powiedzieć oczywiście w kontekście bardzo praktycznych rzeczy, bo mówimy o życiu. Mówimy o radach dotyczących życia, a w zasadzie to poznanie mądrości ma nam pomóc w dokonywaniu dobrych wyborów. Co jest niesamowicie ważne. Historia ludzkości jest tak naprawdę przepełniona złymi wyborami. Natomiast Księga Przypowieści próbuje nas na taki, no, swoisty sposób przekonać do tego, żebyśmy. Nie popełniali błędów, które popełniały poprzednie pokolenia, ale żebyśmy byli mądrzy ich mądrością, a chyba nadrzędnie mądrością Pana Boga. E, chciałbym, żebyśmy zaczęli może od tych słów, które są takim przewodnim tekstem rozważania w tym tygodniu. Księga przypowieści Salomona, pierwszy rozdział i werset siódmy. Jak nas kierunkuje ten? tekst pisma świętego Bojaźń Pana jest początkiem poznania głupcy gardzą mądrością i karnością. Mhm. Bardzo zdecydowanie. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Jakby to tak dosłownie wziąć, to znaczy że jest tylko strach przed Bogiem może go nam przybliżyć? No to zależy co rozumiemy pod słowami bojaźń, bojaźń prawda? prawda? Słuchajcie, ja skoro mówimy o początku, oczywiście chodzi o początek poznania. Tu się, tu się zaczyna od bojaźni. Ale skoro autorem w większości tych przysłów jest Salomon, to chciałbym, żebyśmy pomyśleli przez chwilę, jak to rzeczywiście było, kiedy Bóg zapewnił go, że jemu w życiu mądrości nie zabraknie. Jest taki opis w pierwszej księdze królewskiej, który mówi o tym, że Bóg objawił się Salomonowi w Gibeonie. I zadał mu proste pytanie. Dał mu wybór. Mówi, proś, co mam ci dać. Od tego się zaczęło. I o co poprosił Salomon? O mądrość. Czy naprawdę poprosił o mądrość? O co dokładnie poprosił? Zobaczcie, to jest taki skrót myślowy. Ja się zgadzam. Andrzeju, powiedziałeś tak, jak się najczęściej prosił o mądrość. A pamiętacie, o jaką to mądrość szczególnie prosił? Może ja sięgnę dokładnie do tych słów. Werset siódmy z trzeciego rozdziału. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. W wersecie aby rozróżniać między dobrem i złem, inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten ogromny lud. I werset jedenasty, to już Bóg odpowiada. Dlatego, że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla Twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu. Zobaczcie, on prosi o mądrość, ale ta prośba w szczegółach dotyczy, żebym umiał rozróżniać między dobrem a złem. Na pozór może nam się wydawać to takie proste. Ale młody człowiek, który ma zostać królem, będzie się spotykał z takimi sytuacjami, w której czasami naprawdę. I on ma rację, i on ma rację. I nie wiadomo, jak rozsądzić tę sytuację. Nie? Prosi, żeby umiał to zrobić. Dalej jest tutaj powiedziane, między innymi, daj mi to serce rozumnem, abym umiał sądzić ten lud. Wielki lud, który mi Boże dałeś. Natomiast ostatnie słowa, które Ewa przy, przytoczyła, to właśnie taka ocena Pana Boga, który mówi, prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu. A więc nie mądrość w sensie wielka głowa, wielka mądrość, prawda, tytuł przed nazwiskiem, bo to może być próżność. A on naprawdę tak. poprosił o mądrość. Bo na ogół to tak się nam często wydaje e, albo młodym ludziom, każdy z nas jest albo był młody, prawda? I pamiętamy jak to było, kiedy otrzymaliśmy wykształcenie. I dziwię się, Salomonowi on pewnie miał najlepsze wykształcenie, jakie mógł mieć wtedy w Izraelu. Jako syn królewski, prawda? Kiedy otrzyma się jakieś, prawda, do tego jeszcze zaświadczenie, stosowny dyplom z odpowiednimi podpisami, z ilomaś tam literkami przed nazwiskiem, który potem upoważnia. Jakże tutaj można wątpić, że ja jestem niemądry, prawda? I taki człowiek ruszając do życia, czasami jest przekonany, że, że, że wie wszystko i wie dobrze, jak, jak ma postępować. W końcu jest królem, nie? No, tym bardziej. No. Ale ja już mówię o naszych przy, m, no sytuacjach, tak. nawet który z nas, powiedzmy, czy, czy każdy z nas, prawda, gdy, gdy osiąga jakiś tam poziom wieku i poziom wykształcenia, no więc jak najbardziej jestem do tego predysponowany. Tak jak Mojżesz, kiedy miał 40 lat, czuł się predysponowany, prawda, i, i powołany do tego, żeby rządzić, żeby, żeby wyzwalać. I wielu z nas takie może mieć odczucia. Znaczy, ja jeszcze wrócę do tych słów. Bojaźń pana jest początkiem mądrości. Zobaczmy, co znaczy bojaźń pana tutaj w przypadku Salomona, jeżeli mhm. rozmawiamy. To znaczy uznanie autorytetu nad sobą, że ktoś jest mądrzejszy, że mogę się uczyć od kogoś i taka postawa życio życiowa, takiej pokory, że mogę się czegoś nauczyć. Mhm. Pomimo tak, jak już tutaj powiedziałeś, tak, i, i tak. pozycji i tak dalej, że nie jestem mądra niesamowicie, tylko cały czas mogę się czegoś nauczyć. I właśnie to jest chyba ta bojaźń, tak? Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Tylko wtedy można poznawać, kiedy człowiek ma taką postawę życiową. Mhm. Zobaczcie, właśnie, bo mówiliśmy o tym, że dobrze byłoby zdefiniować samą bojaźń, prawda? Mhm. Ale, ale rzeczywiście możemy to rozważyć w kategoriach pewnego respektu, jaki mamy przed Panem Bogiem. Szacunek. Szacunek, tak? No. Mhm pewna uległość wiąże się z bojaźnią. Ale to, co powiedziała Ewa, to jest uznanie nad sobą pewnego autorytetu. Oczywiście mówimy Boga, ale to nie tylko jest tak. Zobaczcie, e, mówimy o dzieciach, które uznają nad sobą autorytet mamy, taty. Do Boga im jeszcze daleko, prawda? To nie o to chodzi. Ale no, to jest droga, żeby się uczyły, no bo gdzie się nauczą, jak nie we własnym domu? O czym będziemy za chwilę mówili. Ale znowu właśnie rodzice... Może ktoś jeszcze gdzieś w tych szczeblach życia naszego jest kimś, kogo muszę uznać, uszanować, bo on wie więcej i mogę skorzystać z tej mądrości. A oczywiście gdzieś na samym szczycie jest Pan Bóg. E, jeżeli ja jestem na tyle mądry, żeby to uznać, będę się w życiu rozwijał we właściwą stronę. Natomiast jeżeli jestem na tyle... A, dlaczego nie? Salon mówił, ja też mogę powiedzieć. Jeżeli jestem na tyle głupi, to będę może mądry w swoich oczach. Ale tak naprawdę to, to nie zaczaruje świata. Bóg mówi: możesz się rozwijać, jeżeli naprawdę będziesz na ten rozwój otwarty. Kiedy do tego trzeba chyba szczególnie wielkiej pokory, żeby takie słowa jak powiedział Salomon powiedzieć, żeby każdy z młodych ludzi mógł przyjąć swoje, swoich rodziców nauki. Jak <śm> słuchać rodziców? i uznawać, że oni wiedzą lepiej, więcej, jak oni nie potrafią sobie poradzić z jakimś prostym problemem, na przykład w komputerze czy z internetem, prawda? A tu dzieciak 5- czy 7 już to, już to mik, mik, mig i rozstrzyga. No, no co ci moi rodzice mogą na ten temat wiedzieć? Czy oni to są przestarzałej daty, prawda? Co oni wiedzą, Do, no, trzeba iść, iść z postępem. Nie, no może i trzeba, słuchajcie, no może i ci rodzice starej daty muszą uznać też, że mają pewien autorytet nad sobą. Z prawa komputera jest to dziecko siedmioletnie. <grym> może i tak, ale my mówimy o innych jeszcze rzeczach, prawda? I no, myślę, że ale ale to, są, to są takie, często takie um, jakieś przesłanki, które powodują w młodym człowieku chęć takiego buntu albo niepodporządkowania się, albo postawi na swoim, bo ja wiem lepiej, bo ja wiem dobrze i co mi będą mówić. Ale wiecie co, to jest chyba związane z, pewnym eta z pewnymi etapami rozwoju. Jest taki czas, kiedy dziecko patrzy na mamę i tatę i co powiedzą, to jest święte. No. A przychodzi czas, kiedy, no to już jest młodzież, mówią, moi rodzice niczego nie rozumieją, prawda? Ja, oni nic nie wiedzą o życiu, prawda? I, i, i mówią tak i tak myślą. Ale z czasem zmieniają zdanie, bo, bo doświadczają życia, uczą się czegoś zupełnie innego. A więc ten młody człowiek ma prawo. Ma prawo naprawdę różnych rzeczy w życiu doświadczać i przez te etapy życia przechodzić. Ale kiedy właśnie patrzymy na pierwszy rozdział tej Księgi Przypowieści Salomona, przeczytam werset ósmy, dziewiąty, tu czytamy: Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki bo one są pięknym wieńcem na twojej głowie i naszyjnikiem na twojej szyi ozdobą czymś ważnym czymś pięknym czymś wartościowym słuchaj ucz się i to jest droga edukacji zobaczcie Salomon mówi o rzeczach które są w piśmie świętym ciągle powtarzane gdzie zaczyna się edukacja człowieka w domu rodzinnym kto jest pierwszym nauczycielem dziecka Rodzice. Mama i tata, albo tata i mama. Warto o tym mówić, słuchajcie, bo czasami rodzice jakby nie czują tego wszystkiego. I mi się wydaje, że owszem, ich rola jest bardzo ważna, kiedy zabezpieczą bydy dziecka i wiele innych spraw, natomiast wychowanie też należy dla nich Zobaczcie Jakąś część ma na sobie szkoła. Nawet chrześcijańska szkoła, to jest tylko jakaś część, nie najważniejsza. Jakąś część w wychowaniu człowieka ma kościół. Ważną część. Ale Salomon mówi, najważniejsza rzecz należy do ojca i matki, bo tam się w tym domu spędza najwięcej czasu. I są to naprawdę najbliższe osoby, które, które mogą wykonać najlepszą pracę. A jeżeli nie rodzice, to kto? Salomon mówi dalej w tych wersetach. Znajdzie się ktoś. A znajdzie się ktoś, właśnie. Czasami nie wiemy, kto, <słuch> prawda? Tak. Eee. To znaczy, jeżeli jeszcze no można. komputer na przykład, na internet. Przykład. Jeżeli jeszcze nie można. No koledzy, złe towarzystwo. No. Jest tyle, no, jest barwa, ich paleta duża. Tak. tak. Tutaj Salomon mówi o rodzicach, którzy mają nadawać kierunek w życiu dziecka. To jest ich rola. Zobaczmy, różne są metody wychowawcze. Między innymi też i taka, że to za dzieckiem trzeba podążać tak? i gdzieś tam y, uczyć pewnych rzeczy, których jeszcze nie umie. A Salomon mówi konkretnie: to rodzice mają nadać kierunek życia, określić pewne ramy, w których będzie się dziecko poruszać, będzie się bezpieczne. I to jest ich rola. Bo tak jak jeszcze wrócę może do tego y, tekstu przewodniego, głupcy gardzą mądrością i karnością. Salomon prosił o to, żeby być rozumnym, żeby umieć rozsądzać i być posłusznym prawu. Ja, jak, jak to zrobić w życiu? Tak? I właśnie do tego też tutaj nawiązuje w sprawie wychowania, że to rodzice określają kierunek i nadają w sumie cały kierunek życiu dziecka. I ten czas poświęcony wychowaniu dzieci jest naprawdę najlepszym darem, jaki rodzice mogą dać swoim dzieciom. Wydaje się, że pieniądze, tak pieniądze muszą być, żeby się utrzymać i tutaj nie będziemy o tym teraz... Znaczy tego nikt nie, nie zakwestionuje, kto ma odrobinę rozsądku, ale, ale to, co jest wychowaniem, jest naprawdę przepięknym darem dla naszych dzieci. I nie jest to czas stracony i nie wolno się dać, wiecie, wpędzić w takie poczucie, że, że kobieta, która na przykład opiekuje się swoimi dziećmi i jakby kosztem swojego jakiegoś tam, nie wiem, swojej kariery zawodowej, że to jest tak. strata czasu, że to jest, niektórzy mówią, kura domowa. A wiecie, są różne rzeczy, które jednak określają to negatywnie. Dlaczego? Ja wiem, że to jest poświęcenie, to jest rezygnacja z czegoś, ale w imię czegoś dużo ważniejszego. Nic tego nie zastąpi. Naprawdę, kiedy takim osobom, które poświęcają się wychowaniu swoich dzieci, kiedy takich ludzi się spotyka, naprawdę chylić czoła. To jest coś, co, co jest naprawdę taką świętą służbą, naprawdę świętym obowiązkiem, które oni po prostu podjęli na siebie. Dobrze, moi drodzy. Wołanie mądrości. Czy mądrość rzeczywiście woła? Jak o tym mówi Salomon? Zaczynamy tutaj może spoglądać na pierwszy rozdział, werset 20, 21. Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos. Woła na rogu ulic pełnych wrzawy, wygłasza swoje mowy w bramach miasta. Czyli co to, to znaczy? To jest, to jest coś, co jest bardzo słyszalne. Ale właśnie mówimy cały czas o postawie człowieka, jaką ma postawę? Jeżeli ma tę właściwą, taką jak miał Salomon, to usłyszy to wołanie mądrości. Nie to dużo zależy od tej postawy, a mądrość na tyle głośno woła, że można ją usłyszeć. To ja bym ja nawet tak powiedział zapy... jedną rzecz. Jeszcze. Ja tylko zapytam. Mądrość, którą można poznać w bramach miasta. Z czym Wam się teraz życie w bramach miasta kojarzy? No. Ja, mnie, ja mam tutaj takie ciekawe spostrzeżenie, jeśli chodzi o, o, o te bramy miasta. To wyobrażam sobie, że jeśli ktoś e, szuka jakiegoś miejsca, gdzie może to obserwować w całości i spostrzegać, nawet i ten hałas nie tyle mu przeszkadza, no bo wiecie, hałas generalnie e, stłumić potrafi wiele myśli i tak dalej. Natomiast jeśli obserwujesz gwar, to możesz yy, chwytać tą mądrość, która ona tam jest. I ona przemawia, nawet w milczeniu. Tak to widzę. Natomiast yy, rozumiem, że to dążysz do tego, że tam gdzieś jakieś rozboje mogą być. Tak? No dzisiaj. Natomiast zobaczcie, w tamtych czasach w bramach tak. toczyło się życie miasta. Tam się odbywały sądy, tam pertraktowano, tam podpisywano różne umowy, sprzedawano, kupowano. W bramach miasta. Siadali sędziowie, no. prawda? Którzy, którzy pomagali ludziom. Tam widać było mądrość. Tak. Po Przede wszystkim bram nie było wiele. Jak było miasto otoczone murem, to zależy jak duże miasto. Niektóre duże to miały więcej, ale mniejsze miasta miały trzy, cztery bramy i to było wszystko, prawda? To były miejsca, gdzie się ludzie musieli spotkać, bo to były ciasne miejsca, gdzie najczęściej ci ludzie się spotykali. Można, jak, jak się chciało kogoś spotkać, to się szło, przy bramie stanęło i się go tam zobaczyło, prawda? I wtedy pewnie tam się też różne informacje wymieniały między sobą, prawda? W takich miejscach. Ludzie się musieli zatrzymać, żeby coś komuś powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. To było też najlepsze miejsce do targowania, do sprzedawania, do kupowania, czy przed bramą z jednej strony, czy z drugiej strony. To były miejsca, gdzie odbywały się wymiany wszelkiego rodzaju, prawda? Więc. No na pewno dzisiaj no, to jest trudno już yy, nie mamy takich... Mam. gdzie indziej to się przeniosło, prawda? Jakkolwiek, ale zobaczcie, Sa ja, chwileczkę, Salomon na przykład mówi o czym? E o ulicach, o placach. Tak. Ogólnie to jest twoje otoczenie i to otoczenie nie jest zawsze złe. Jak masz naprawdę umiejętność patrzenia, umiejętność słuchania, to naprawdę możesz być mądry, mądrym człowiekiem, patrząc na mądrość innych ludzi. Na ich właściwe Aha. zachowanie, na przykład, który od nich płynie, możesz oczywiście nic nie widzieć. Ale Bóg mówi, że ta mądrość naprawdę jest bliżej niż nam się wydaje. Ona aż woła często do nas. Oczywiście możemy jej nie słyszeć, możemy jej nie widzieć. Proszę bardzo. Znaczy, już, już były jakby poruszone te myśli, ale mądrość woła na ulicach, na placach, czyli tam, gdzie się toczy życie, wszędzie z różnych przejawów życia. Przydałoby się mieć taki otwarty wzrok, mądrość, żeby. Patrzeć i zauważać. Tak? I skutki postępowania różnych ludzi, chyba o tym. Mam. Ale dzisiaj ulice, tak prawdę mówiąc, to są bardzo często puste. No samochody tylko suną, prawda? Życie powiedzmy na placach, to na placach dzisiaj to bym porównał galerie handlowe. Zgoda. To są place targowe wielkie. Gdzie tam się ludzie kręcą, w różne strony chodzą, i tu są różne możliwości, prawda? Spotkania się z ludźmi. Ale tak faktycznie to, to całe to, to nawoływanie, ten zgiełk e, targów czy placów i tak dalej, to myślę, że dzisiaj się przeniósł do form zupełnie innych albo trochę innych. Do takich jak, jak internet na przykład, na takim portalu jak Facebook na przykład. To jest zgiełk dopiero, prawda? I Harvinder. I wszystko tam możemy usłyszeć. Wszelkiego rodzaju nawoływania i poszukiwania, jakie się kiedyś na placach odbywały. No tak. Nie wszystkie, nie wszystkie słowa, które są tam, nie wszystkie Oczywiście. myśli są złotymi myślami, ale, no. ale chodzi o to, że... Ja jeszcze raz tylko może z, już spuentuję tę myśl. Ta mądrość jest wokół nas. I w każdym czasie, jaki człowiek tak porozgląda wokoło, może naprawdę się wiele rzeczy nauczyć. Natomiast. Trzeba umieć. Tak, patrzeć. Tak. Chcieć się uczyć w ogóle. Wiecie, no tak. bo jak człowiek jest otwarty, to naprawdę zobaczy to, co ma zobaczyć. Bóg go nie zostawia, nie zostawia go samego. Ale to, co Salomon radzi, to tylko uzupełniając, tak powiem, że. aby stronić od złego. Aby, aby mieć w garści przykazania, bo to jest coś, co człowieka chroni przed tym, żeby. Mhm. W przykazaniach jeszcze sobie porozmawiamy w którymś kolejnym rozważaniu. Natomiast chciałbym, żebyśmy przeczytali takie ostrzeżenie Salomona, które mówi o tym, no tak, ta mądrość jest blisko, ona woła, ale jeżeli jej nie przyjmiesz. I tutaj proponuję może pierwszy rozdział od 26 wersetu. Może Januszu, przeczytaj, jeżeli możesz. Dlatego i ja śmiać się będę z waszej niedoli, siedzieć będę z was, gdy was ogarnie strach. Gdy panie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher, gdy was ogarni, nie niedola i utrapienie. Wtedy wzywać nie będą, lecz ich nie wysłucham, szukać nie będą, lecz mnie nie znajdą, bo nienawidzieli poznania i nie obrali bojaźni Pana, nie chcieli mojej rady gardzili każdy moim ostrzeżeniem. Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami. Mhm. Więc zobaczcie, życie człowieka dogania. Bóg mówi: nie chcesz, gardzisz. No to jesteś sam. Ze swoją mądrością, z tym wszystkim, co zbierałeś. Ech, mamy takie słowa. Co człowiek sieje, to musi zbierać. I Bóg mówi: Ja was od wszystkiego nie uchronię bo być może to jest jedyny sposób na to, żeby zapragnąć mądrości, żeby się czegoś nauczyć. Może to jest jedyny zrozumiały język, którym teraz Bóg do niego będzie przemawiał, ale w każdym ośladzie będzie bolało. No. I Bóg mówi, licz się z tym człowieku, bo to nie jest tak, czy przyjmiesz tę mądrość, czy jej nie przyjmiesz, to będzie jako tako. Czasami jest byle jak. O czym tutaj czytamy. Natomiast już w następnych wersetach, początek drugiego rozdziału, to znowu taka, zobaczcie, zachęta, pełna ekspresji, która mówi o tym, jak tej mądrości szukać. Kto by przeczytał te pierwsze pięć wersetów drugiego rozdziału? Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Zobaczcie, czytamy o tym, że tej mądrości, tej bojaźni trzeba szukać tak, jakbyśmy szukali skarbów ukrytych. No to jest bardzo męczące, to jest bardzo czasochłonne, to jest... Ale ludzie mówią, że no, jednak warto. z drugiej strony piękne, bo odkrywasz Boga, który mm. tak jak będziemy tam dalej jeszcze studiować, krople uczynił z chmury, z, z pary, który z czeluści ziemi wodę wy, wydobywa. Poznajesz Boży charakter, obcujesz z Bogiem, to jest piękne doświadczenie. Ale ile to kosztuje? Wysiłku, a. trudu, czasu, pozoru. Ale wtedy, jak na czymś ci Dobrze zależy, to. Trzebać, dokopać. Ale jak a na czymś zależy... leży tyle złota, które tak się świeci. na to pozornie się świeci. No, to no, tak. O to chodzi, ale zobaczcie, to, coś w tym jest, zobaczcie, że rzeczy, rzeczy wartościowe kosztują. Tak. Kosztują takiego człowieka z zachodu. Zresztą słuchajcie, ja pamiętam jak. Spacerowałem z malutką jeszcze moją córką i uczyliśmy się tabliczki mnożenia. I przerabialiśmy. Mnożenie przez 3, przez 4, przez pięć, przez 8. Słuchajcie, jakiś czas to trwało, no ale takie były zadania gdzieś tam wtedy w szkole podstawowej. Czy to zawsze jest takie proste? A cóż to jest tabliczka mnożenia, prawda? Natomiast warto pewne rzeczy przyjąć na siebie, uczyć się, edukować. Tutaj mówimy o poznawaniu Boga. Bóg jest kimś tak wyjątkowym, że płytko na pewno go nie możemy zaakceptować. Trzeba, trzeba szukać, trzeba być otwartym. Tutaj mówimy o gorliwości, o poświęceniu. Prawda? Natomiast zobaczcie, w kolejnych wersetach czytamy, gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum, On zachowuje swoją pomoc dla prawy. Czyli z jednej strony mówimy szukaj, ale zaraz, zaraz nas Salomon sprowadza na ziemię i mówi, Sam nie że tak naprawdę, gdyż Bóg daje mądrość. To nie jest tak, że jak ty zapracujesz, to ty zdobędziesz i to będzie twoje. Nie, 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 nie. Darem, mądrość jest darem od Pana Boga. Tak jak wszystko, co wartościowe w końcu pochodzi od Niego. Ale zobaczcie, jest taka strona człowieka zainteresowanego, ciekawego, poszukującego i to Bóg nagradza. Na, na zaczyna się od pokory i jak ty, ty, tym elementem rozpoczniesz, to resztę Pan Bóg ci obdarzy tą mądrością i tego wszystkiego i tym zapałem do tego kopania, bo tak naprawdę to cię wciąga. Tak. To, to jest jedno, ale zobaczcie, przeczytajmy kolejne wersety, które mówią gdzieś tam, od dziesiątego wersetu na przykład czytamy w drugim rozdziale, że z tego wszystkiego mamy jakieś praktyczne, wymierne korzyści. Jakie? Mądrość wejdzie do Twojego serca, a poznanie będzie miłe Twojej duszy. Rozwaga czuwać będzie nad Tobą, roztropność Cię strzec. Może nawet wystarczy, bo urywek jest dosyć długi i tam jest powiedziane od czego strzec. Od ludzi złych, od ludzi przewrotnych, od mhm. ludzi, którzy chodzą po manowcach, od kobiety cudzej żony, na przykład tutaj jest to podkreślone. Ta mądrość naprawdę poprowadzi Cię drogami, na których nie nakomplikujesz sobie ani innym życiem. A więc to nie jest tak, że sobie zdobywam mądrość i taki jestem teraz ciągle mądry i coraz mądrzejszy i, i wszyscy mówią, jaki on mądry. To nie tak. On po prostu sobie potrafi życie poukładać tak, żeby nie żałować i żeby nie krzywdzić ludzi, najbliższych, którzy są. No, nie zawsze to jest takie klarowne, prawda? Jak mądrość to błogosławienie sobie, bo często nawet ci, którzy dobrych wyborów dokonują, muszą nieraz przejść wiele prób i doświadczeń. Pewnie o tym jeszcze będziemy mówić, że czasami to wydaje się, że ci, którzy postępują wcale nie tak, jak byśmy chcieli według tej mądrości, takie mają błogosławieństwo Boże i tak się im dobrze powodzi, a, a mnie, który słucham rad Bożych i idę za nim, nic się nie udaje i ciągle mam pecha albo ciągle mnie jakiś los prześladuje. Temu trzeba byłoby się dokładniej przyjrzeć, no, prawda? Ale... Żeby to było tak od razu. Tak, jesteś na dobrej drodze, błogosławię ci, jesteś otoczony z całą klatką taką, nic się złego nie spotka. Żadna choroba, Sa żadne nieszczęście. Ale Salomon o tym nie mówi. Salomon mówi o tym, że te mądre rady, które gdy przyjmujesz do życia, one cię jednak strzegą od głupich wyborów, od złych decyzji, od szkodliwych dróg. Od zbierania do dziurowego worka. Tak. I w tym jest dużo prawdy. Chociaż nie oznacza, że jesteś bogaczem, którym, którym się wszyscy zachwycają. Trzeba zauważyć, że ty będziesz bogaczem. Ty nie musisz już być tu, bo trzeba mieć przed oczyma ten najważniejszy cel zawsze, jaki mamy do osiągnięcia. I który, nawet wydając się, że tutaj go nie widzimy, jest dla nas zapewniony. A jak go stracić, go bardzo łatwo. Łatwo i nawet Salomon zobaczcie o tym mówi. Kiedy patrzymy na ten drugi rozdział, werset 13 i 17, tam czytamy o ludziach, którzy porzucają ścieżki prawe, by chodzić w ciemności. Czytamy tam o kimś, kto porzuca towarzysza swojej młodości i zapomina o przymierzu z Bogiem. A no więc można rzeczy dobre porzucić. Ale zobaczcie znowu, Salomon wszystko nazywa po imieniu. To nie jest tak, że nagle coś tam się stało, nie wiem dlaczego. Masz wybór dobry, masz wybór zły. Nie wiesz, co się stało, to się dłużej zastanów, to się dowiesz. Porzuciłeś coś. Chodzi Nie. o to, żeby człowiek umiał później to, to zaakceptować. Ta, ta księga Salomona to jest taka, jakby można trochę powiedzieć, tak jak ogrodnik w ubraniu roboczym, e, widzi pewne rzeczy w szerszym kontekście. On tutaj takie rozbiera na czynniki pierwsze. Fajnie to tak ujmuje. No, chociaż zobaczcie, to co dzisiaj czytamy, jest dosyć, dosyć natury ogólnej, prawda? My mm -hmm. będziemy mieli tam też takie rozdziały, które tak szczegółowo opisują jakieś problemy życiowe i tak dalej, jakieś zagrożenia. My tutaj ogólnie czytamy o mądrości, ale jest taka rada, o której nie mamy zapominać. Trzeci rozdział Księgi Przypowieści Salomona, werset siódmy mówi: Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Boga i unikaj złego. No właśnie, a człowiek, który uważa się sam za mądrego, to co? No, no znaczy, to robi to, co robi i różnie to wychodzi. Wystarczy popatrzeć na swoje życie, przypomnieć sobie niektóre lata, niektóre czyny, niektóre decyzje i, i nie trzeba dużo więcej nic mówić, prawda? Nie trzeba, zobaczcie, człowiek żyje w pewnej iluzji, prawda? Pewien taki wymyślony świat. Mi się coś wydaje. <laughs> wydaje mi się, no właśnie to jest dobre słowo. Coś mi się wydaje, że wiem. Wydaje mi się czasami, że żyję. Ale robię po prostu głupot. Dlatego znowu... Ale to też się zamyka, człowiek. nas w stronę Boga. To też, przepraszam, człowiek się też tak naprawdę zamyka. Jak już uważa się sam za mądrego, to się zamyka. On nic czego już do siebie nie chce przyjąć. A wiecie, wielu nawet zacnych ludzi gdzieś i zawsze są chętni się uczyć czegoś. I to nawet, to jest takie niesamowite, że jeśli gdzieś popatrzymy na wybitnych fizyków, czy chemików, czy biologów, to oni tak daleko zawsze zgłębiają, jeszcze głębiej i jeszcze bardziej ich to wciąga, bo to właśnie jest coś, co oni mają taką pra takie pragnienie i w nich się zradza, żeby to zgłębiać. Tak jak tego skarbu, o których mówimy ze Słowa Bożego. I my możemy skorzystać z tego, żeby właśnie z tej kopalni Słowa Bożego korzystać. Człowiek się rozwija przez całe życie. Jeżeli naprawdę jest mądry. Nie? Jeżeli się rozwija. No tak, jeżeli się no. rozwija. I zobaczcie, czytamy tutaj o tej mądrości. I trzeci rozdział od wiersza szesnastego mówi: W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała, jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki prowadzą do pokoju. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili. A ci, którzy się jej trzymają, uważani są za szczęśliwych. Bardzo ogólne stwierdzenie, ale jednak zobaczcie, to jest pewna taka zachęta. Zobaczcie, czytamy, że jest mądrość, że jest głupota. I Salomon, tak jakby, pewne rzeczy są może trochę nawet przerysowane, ale mówi, no to wybierz, co byś chciał. Kto powie, że chce wybrać głupotę? No nikt. I chyba właśnie on nas w ten sposób jakby tak podprowadza pod to, że, że warto jednak wybrać rzeczy sprawdzone, te, te Boże drogi, bo to, to wytrzymuje próbę czasu. To już jest udowodnione, że jest dobre. Tylko, że to nie są, my nie mamy wybrać dwie, z dwóch paczek, na których pisze jedna mądrość, druga głupota. Tylko jest mnóstwo paczek, na których wszystkich napisane jest mądrość, jeszcze większa mądrość, największa mądrość, sama mądrość. I wtedy trzeba wybrać. No, na szczęście te paczki nie są jednakowo opakowane i można coś widzieć, co jest wewnątrz, tylko trzeba mieć jakiś przewodnik, jakąś instrukcję, która mówi, co, jak wygląda, a ja, czym jest. I ten przewodnik to mamy tutaj. To jest Słowo Boże, właśnie o to chodzi. I w samych, w samych przypowieściach mamy mnóstwo dobrych, konkretnych rad, a całe Pismo Święte jest, jest rozwinięciem. Tego, co jest rzeczywiście dla człowieka dobre. Ale jedno jest pewne, że do tych dobrych wyborów jesteśmy co rusz zachęcani. Żebyśmy poznawali, żebyśmy się rozwijali, bo, bo tam jest szczęście, tam jest spokój, tak. tam jest zadowolenie, tam jest, tam jest czyste sumienie. Nie takie czyste, bo nieużywane, tylko takie czyste, bo, bo jest to sumienie człowieka, który dokonał właściwych wyborów. A jeżeli nawet coś nie poszło tak, to Salomon mówi o przebaczeniu, o wielu rzeczach. Tak. A więc zobaczcie, to nie jest droga dla ludzi idealnych. Tylko to jest droga dla ludzi, którzy chcą się uczyć. Zanim zrobili głupotę, albo nawet gdy już zrobili głupotę, to zawsze można do Boga powrócić. Tak czy inaczej, to jest też mądrość. To jest też mądrość. Tak, oczywiście, bo my te przypowieści, które uczymy się, to nie bierzemy w kontekście takim oderwanym, ale w kontekście całego Pisma Świętego, gdzie jest mowa w nim przede wszystkim o Ewangelii. A Ewangelia to, jest, to uczyliśmy się ostatni kwartał, prawda, co to jest. To jest ta dobra nowina, która mówi o tym, że my jako ludzie możemy być zbawieni, mimo naszych słabości i upadków. Czyli, mm. że tutaj a Salomon też pewnie tak pisze, synu, jeżeli upadłeś raz, to nie zostań już w tym błocie, ale możesz się podnieść z niego, jest miejsce, gdzie możesz się od niego obmyć, oczyścić. I może z powrotem wrócić do pięknych, pachnących szat. Dokładnie. Natomiast wracając właśnie do tej ogólnej myśli początku tej księgi, czytamy w trzecim rozdziale wersety tam 19, 20 mówią, Pan mądrością ugruntował ziemię, a rozumem stworzył niebiosa. Zobaczcie, od tego się zaczęło. Tak. Bóg kieruje się mądrością. I ten Bóg, który tę mądrość stworzył, który sam jest no, źródłem mądrości. Życzy nam dobrze, mówiąc, abyśmy tę mądrość poznawali, odkrywali, żebyśmy jej smakowali, żebyśmy według reguł, o których ona mówi, starali się żyć. Żebyśmy byli, mądrością, byli, byli mądrzy mądrością samego Pana Boga. To było dobre na samym początku, jest dobre i zawsze będzie dobre. Także moi drodzy, przed nami myślę, że bardzo ciekawe rozważania. W całym kwartale, który dopiero co rozpoczęliśmy. Myślę, że warto sobie czytać szczegółowo, werset po wersecie wszystko, bo, bo dzisiaj chyba tego nie zdążyliśmy zrobić, ale z Bożą Pomocą naprawdę wejdziemy w bardzo praktyczne rady, bo Księga Przypowieści Salomona mówi o życiu. Nie mówi o życiu króla Salomona, tylko mówi o życiu człowieka, każdego człowieka. A tym synem, do którego on woła, żeby słuchał, to jestem ja, to jesteś ty, ty, to jest. To właściwie całe, całe pokolenia ludzi odbierają to jako głos do samego siebie. Także chciałbym podziękować Wam za to wspólne rozważanie Bożego Słowa i, i zakończymy je modlitwą, tak jak to zwykle czynimy. Nasz drogi Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoje rady, za to, że chcesz nas prowadzić w życiu i że tak bardzo troszczysz się o to, abyśmy układali tutaj to życie w mądry, przemyślany sposób, żebyśmy słuchali Ciebie. Daj nam, Panie, takiej mądrości zawsze. Prosimy o to i dziękujemy za Twoją troskę. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wspólnie spędzony czas, za to, że mogliśmy wspólnie rozważać Słowo Boże, Księgę Przysłów. Chciałbym zaprosić na kolejne rozważanie za tydzień. To rozważanie będzie zatytułowane Od uszu do stóp. Ciekawy temat, ciekawy tytuł, zobaczymy co się za tym kryje. Natomiast Salomon, Salomon nas chyba tą drogą poprowadzi. Także jeszcze raz życzę wszystkim e, błogosławieństwa Bożego i mam nadzieję do szczęśliwego zobaczenia za tydzień.